takim planem długometrażowym jest oczywiście olimpiada, jak u każdego sportowca. Moja historia z kajakami zaczęła się od spływów nizinnych z tatą. Jak miałem około 7 lat, zaczęliśmy pływać na spływy po nizinnych rzekach. Trwały one około tydzień, czasem dwa. Tata chciał, żeby było bezpiecznie na nich, żeśmy się nauczyli pływać, przez to zapisał nas na pływanie oraz na kajaki. Trenuję od 8 lat, od około 5 już na wyższym poziomie, po prostu mam 2 treningi dziennie i 6 dni w tygodniu około, czasem 7. Kraków jest bardzo dobry, bo mamy basen, siłownię, halę sportową, saunę. Mamy wszystko, czego tylko możemy zechcieć w czasie przygotowań do sezonu. Dzięki naszemu zapleczu, które jest dookoła toru, jest to najlepszy ośrodek moim zdaniem w Europie ogólnie. Moim największym sukcesem jest osiągnięcie Mistrzostwa Europy w zespole razem z kolegami w tamtym roku, w 2020, oraz wywalczenie 4. miejsca w konkurencji indywidualnej. Zabrakło mi jedynie 1/100 do 3. miejsca. No ale to tylko sprawiło, że chce mi się bardziej trenować i wiem, że te medale są w zasięgu. Nazywam się Tadeusz Kuchno, trenuję kajakarstwo górskie slalomowe w krakowskim klubie kajakowym.